Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mrówkami. W tym odcinku przygotujemy arenę dla mrówek. Będziemy ją robili po to, aby mrówki mogły zachować sobie czystość w próbówce, znaczy w sumie teraz w strzykawce, bo są w strzykawce aktualnie, i żeby mogły znosić sobie jedzenie z areny do próbówki i ułatwi mi to również im ich karmienie. Do wykonania takiej areny użyję takiego oto szklanego metalu, no szklanego pojemnika. To jest jakieś takie żaroodporne, czy coś takiego, nie wiem. Ukradłem to z kuchni. Takie coś. I zacznijmy od tego, że najpierw zrobimy ochronę, aby mrówki z tego nie wyszły. Dlatego, że tu jest taka dziurka, jak widzicie, to się przesuwa. I to będzie otwarte. To jest taka dziurka, aby mrówki mogły sobie, żeby miały ciągle dostęp do świeżego powietrza. I aby nie wyszły przez tą dziurkę, trzeba za pomocą tego tutalku zabezpieczyć ściany. Tak jak już mówiłem, za pomocą tego talku zabezpieczamy ściany i najpierw zacznijmy od nasypania go do takiego, jak to się nazywało? To się nazywało, nie pamiętam, nieważne, do takiego pojemniczka metalowego. Bierzemy ten talk, składam na widoku. Przekręcamy górę. Bierzemy w sumie, można. Nie chcę tu rozsypać za bardzo. O! No i super. No i już jest. Mamy talk w pojemniczku. Biały proszek. Proszę bardzo, taki o. Zamknę, żeby to się nie wysypało. Fajny pojemniczek, można sobie zamknąć, nic się nie będzie wysypywało. Zamykamy, odkładamy. No i teraz bierzemy tego. Ponownie otwieramy. Troszkę przesunę kadr. No, super, już. Bierzemy pędzelek. Taki jedyny mi się udało znaleźć. No i co? Bierzemy w tym talku ten pędzel i nakładamy na ściany taką warstwę. Ściągamy z dołu, zaś. Trochę za dużo wziąłem tego, no ale trudno. Tamto później wezmę mokrą szmatką i to mokrą szmatką ten talk z dołu wyciągnę. Wiadomo, mrówki po dole mają chodzić. Bierzemy, nakładamy taką warstwę. To ma być zaledwie taki pyłek na tej ściance, żeby one po prostu nie mogły przez to przejść. To jest po prostu talk taki suchy, nałożony na ścianki, nie żaden z alkoholem, nie żaden tego. Na początku mojej kariery z mrówkami, można nawet tak powiedzieć, zaczynałem, jak zaczynałem z mrówkami w pierwszym filmiku, rozmieszałem to z alkoholem, znaczy z wodą, dopiero później to rozmieszałem z alkoholem, bo zaliczyłem fejla i lipa później była, bo to one i tak to przez to przechodziły. Poza tym to były lasy Snigger i one i tak przez wszystko potrafią przechodzić, więc naprawdę nakładamy. Tak jak powiedziałem, taki, aby była jedyny taki warstwa na tej ściance, to aby taki suchy i taki jedyny pyłek, jakby można tak powiedzieć. No, trochę za dużo nabieram na ten pędzel i to się później do dupy nakłada. Dobra, ja to nałożę i widzimy się za chwilę. Dobra, teraz nałożyłem to wszystko. Bierzemy teraz mokrą szmatkę i wycieramy cały dół, żeby tylko została górna warstwa tego pyłku. Żeby po prostu nic nie zostało na dole. Ten talk ma być tylko jako taki pyłek u góry, górnej warstwie jakby tych ścianek, żeby one po prostu na to nie wchodziły. Nie wiem, czy to nie będzie za. Nie, chyba nie będzie za mało. Jak będzie za mało, to później się dołoży już podczas jak mrówki na środku. Dobra, to zamykamy, to odkładamy. Mogę w sumie podsunąć kadr. Dobra, lecimy dalej. Bierzemy teraz zwykły piasek kwarcowy. Jak zamawiałem pierwszą kolonię, to zamówiłem go wraz z pierwszą kolonią na Uncenter. Otwieramy to, wsypujemy. Ja zawsze jakoś wolałem w formikarium mieć ład i porządek, więc
Ja nie robię im tutaj żadnych gór, niczego takiego. Ja zawsze wolę mieć to równo, więc żemy ładnie. Oho, więcej trzeba. Więcej piasku. Dobra, cały swimy, no bo co? Będę musiał zaś domówić taki piasek z kilkoma innymi pierdołami, ale to już nieważne. Dobra, rozprowadzamy. Teraz mam trochę lipę, bo piasek się nie chce rozprowadzić. Właśnie pędzla. Ale lipa, mam za mało piasku. W niektórych miejscach brakuje go. Nawet w sumie nie do końca. Jak się narzuca trochę, rozprowadzi się. Zda się trochę potrzebuje się. Dobra, niech tak będzie. Niech już tak zostanie. Teraz jeszcze wezmę ze starego formikarium kilka pierdół typu kamyczek, szyszka. Pięknie. Piękne umeblowanie, proszę bardzo. Gotowa arena mała. Idę teraz po mrówki, więc poczekajcie chwilkę. Dobra, mam już mrówki, ale zapomniałem dodać, że muszę jeszcze, znaczy muszę, nie muszę, ale wezmę na talku je troszkę, można powiedzieć, sufit naszej areny. Nie widzicie tego? No dobra, zmienimy kadry. To idzie tu, to idzie tu, to się oddala i pięknie. Bierzemy tak samo jak na ściankach, tylko tu będzie łatwiej, bo tu można. O, coś takiego zrobić. Rozprowadźmy tak najpierw sobie na czysto to. Znaczy, no w sumie, żeby sobie tu radzić jakoś, to rozprowadzamy ładnie. Żeby po prostu, jak już przejdą przez ścianki, to żeby po suficie nie dały rady chodzić. Nie dały rady. Bo wtedy to już będzie lipa, jak mi wyjdą przez tą dziurkę, nie? Ale nie powinny. Dobra, pięknie. Bierzemy. Jeszcze jakieś okruszki z talku, bo zrzucamy z tego po prostu. No i dobra. Sufit mamy gotowy. Ja to będę zamykał. Taki oto sposób, bez żadnego jakby domykania tak o na siłę, bo później jak będę to otwierał, to mrówki mogą się bać tego, straszyć się tego, więc po prostu zostawiamy tak jak jest. No to co? Bierzemy, tu jest zamknięte, tak to jest zamknięte. Tu bierzemy, tu, hopla. Dobra, bierzemy. Tu mamy nasze mróweczki. Proszę bardzo, teraz wam je pokażę. Hopla. Masz. Jest i królowa, sześć robotnic jest. O, fokus nie złapie. O, jest. Proszę bardzo. Dobra, no to bierzemy. Wkładamy to do areny. Pięknie. Jak do formikarium kiedyś. Hopla. No i sprawa ułatwiona. Otwieramy im to. Ops. One mają wolną przestrzeń. Teraz ich już nie będę tutaj ruszał ani drażnił, bo Messer Barbarus są bardzo podatne na wstrząsy i inne takie rzeczy i się boją tego. Więc żeby ich już nie denerwować, to ja je tu zamykam. Trzeba tylko teraz patrzeć, żeby
zamykać to dosyć uważnie. W sumie mogę wam teraz nagrać jakiegoś tam timelapse'a z tego i zobaczyć, jak to będzie wyglądało, więc. A więc dziękuję bardzo, że oglądaliście ten odcinek i jeśli wam się spodobało, możecie dać łapkę w górę, możecie zostawić suba i widzimy się w kolejnym odcinku. Teraz taka krótka nagrywka, niestety nie zorientowałem się, że po kilku minutach timelapse'u, gdzie na timelapse'ie to były jakoś 2 sekundy, przewrócił mi się telefon i niestety cały timelapse poszedł się, więc no tym razem bez timelapse'u. Aha, ale dziękuję jeszcze raz, że oglądaliście i trzymajcie się, siemanko.